Widzenia. Widzieliście to? Powiedzcie, niech ktoś to... O Jezus Maria. LOL Content. Zapraszają Mikołaj Obała i Krzysztof Zieliński. Witamy Was wszystkich... Bardzo miło, bardzo serdecznie. LOL Content powraca po dłuższej przerwie w trochę z upgrade'owanej oprawie, ale ta oprawa nie wzięła się z byle jakiego powodu. Jest to jak najbardziej wyniosła oprawa streama na jak najbardziej wyniosłe wydarzenie, którym są rozpoczynające się Mistrzostwa Świata w League of Legends 2021 roku. Ze mną klasycznie Krzysiu Zieliński. Krzysiu, możesz się przywitać z widzami. Dzień dobry. Także jak widzicie, no nawet nie jesteśmy podpisani, no, ale już jesteśmy takim znanym duetem, że nie musicie. Tu teraz, o tak, będę palcem pokazywał do kamery, że tam jest Krzychu, ja jestem tutaj. Mikołaj Bała z tej strony właśnie się melduje. Jesteśmy świeżo po play -inach. Nagrywamy to po play-inach. zaczynają się już za chwilę, bo jutro odbywa się mecz rozpoczynający ten turniej. Mecz, który mógłby śmiało być finałem tak naprawdę, bo FPX zagra z Damon. Nie wiem, czy Krzychu przypominasz sobie jeszcze jakiś pierwszy mecz turnieju, który tak dwie... Ogromne organizacje by ze sobą rywalizowały na początek? A Jezu, to pewnie na, na nie, nie wiem, może na MSI byśmy coś znaleźli, tam łatwiej, ale, ale nie, to jest na serio mega, mega dobry mecz. I, i też Ci powiem, że jak, jak się przygotowałem do tej audycji, jak coś przeglądałem, tak dokładnie już o czym my będziemy mówić po tym pierwszym dniu, pierwszym tygodniu, pewnie na, na naszym kolejnym odcinku. E, to, to ten turniej jest mega mocno obsadzony. W się praktycznie prawie każdy mecz, jeżeli sobie spojrzysz na, na pierwszy dzień z jakimś tam jednym, dwoma wyjątkami, to nie zdziwilibyśmy się pewnie, gdyby to był już nawet spotkanie na poziomie ćwierćfinału, półfinału. Totalnie. E, więc, więc więc jest mocno, a FPX na, na właśnie FPX, <laughs> przepraszam, na Dawon Kia, no to będzie e, to na pewno... Dużo nam powie o mecie, bo trudno się mówi, rozmawia o mecie po samych playinach. Teoretycznie ja... tak, ale już można się mniej więcej spodziewać, co już niejedni z, z jak naprawdę z ekspertów, renomowanych ekspertów Lola powiedzieli, to to, że to będą pod względem mety najlepsze worts w historii. Z tego względu, że mamy absolutny miszmasz. Tych czempionów w playinach zostało już wybrane multum. I to tylko tak naprawdę będzie się powielać, myślę, przy, przy, kolejnych, przy kolejnych spotkaniach. Choć nie da się ukryć, że te, ci zawod... te większe organizacje, ci lepsi zawodnicy, jednak na początku będą chcieli sobie wybadać temat i jeszcze takich karkołomnych wyborów raczej nie będą wyciągali tych swoich asów z rękawa. Więc ten początek może być zachowawczy. Na no inach od samego początku grasz o życie, więc tam te mniejsze organizacje zdecydowanie szły na całość. I to wszystko było, było, widać. Także tutaj też już możecie zobaczyć, dla tych co nie wiedzą, grafik, grafik harmonogram rozgrywek pierwszego dnia. To jest Damwon z Plus, Phoenix. Drugi mecz zagrają RNG na PS Talon, To też jest ciekawe, bo PS Talon to jest drużyna, która nie przegrała. Jednej nawet gry podczas całego swojego splitu. Więc, żeby to zderzenie nagle z RNG nie okazało się wobec nich brutalne, bo zawsze taki kubeł zimnej wody się przydaje, ale lepiej, żeby on stał się przed niż. Ich trakcie. Potem Hanua Fanatic LNG Genji, i to są dwa kolejne mecze, które nie jestem w stanie jednostronnie stwierdzić, kto może je wygrać. Detonation Focus Me to, są, to jest fajna historia. To są chłopacy, którzy pierwszy raz w swojej historii. Wreszcie dostali się do Nawardsy, także na dzień dobry grają z taką legendarną organizacją, jaką jest SKT. No i potem już mamy Edward Gaming na 100 Thieves, tu raczej w stronę Edward się będziemy yy, patrzeć. Team Liquid, Mad Lions, no Mad Lions moim zdaniem ma tu obowiązek wygrać, ale... Różnie, różnie może być. No i na koniec dnia nam zamyka Rogue z Cloud9 i tu też może być ciekawy mecz, bo co, Rogue ma niedokończony biznes, tak zwany, bo w zeszłym roku na Worldsach no, mieli mega trudną grupę, teraz też mają mega trudną grupę, ale no... Jeśli chcesz zacząć ambitnie, to jest Cloud9, które teoretycznie jest najsłabszą drużyną w ich grupie, na papierze, no to będziesz musiał wygrać. Aczkolwiek Cloud9 pokazało się w finale knockout stage'u w play z tak dobrej strony, że nie wiem, czego się po tym meczu spodziewać. Krzychu, czy jest jakaś organizacja, nad, nad którą teraz jeszcze byś chciał się pochylić? Z przesady z tym, z dobrej strony Cloud9, bo oni jednak grali na, na PiS i jak ja bym Reprezentantów Australii, Oceanii pochwalił, na pewno, że się fajnie pokazali, bo to często był taki region, o którym się mówiło, że to są ci tacy naj, najwięksi chłopcy do bicia z tych wszystkich chłopców do bicia w playinach. To, to jednak się pokazali spoko. No, może nie są jakąś tam rewelacją, wiadomo, rewelacją Playów. nazwiemy Detonation Focus Me, ale, ale zawsze, zawsze też się znajdą oczywiście głosy, że trochę losowość bez jedynek, nie? Z tym, że oni oni wychodzą bezpośrednio tutaj, tutaj ma znaczenie. No, ale, ale jednak spoko. Pierwszy mecz i to kurczę, obejrzałby sobie o 20 to FPX po prostu na dałą Kija. Tak, no to jest mega bolące. Tym bardziej, że w Worsy też... Przypomnijmy, odbędą się w Islandii, nie tak jak to miało pierwotnie być w Chinach ze względu na obostrzenia covidowe i problem z tym, aby większość zawodników mogła się do tych chin dostać na czas worców, to po prostu przeniesiono to na Islandię, na taki można powiedzieć, odcięty kawałek świata od wszystkich. I oni tam jeszcze mają dwie godziny do tyłu, więc dla nich, dla FPX i dla Dłon, to jest mecz na worcach o godzinie 11. Poza tym, też worcy są w tym roku mega przyspieszone. One są bardzo krótkie, trwają równy miesiąc. Eee, co, zazwyczaj półtora miesiąca jakoś trwały te worcy, czasami nawet dwa. Finał był pod koniec, pod koniec listopada, zawsze finał był. Eee, a tymczasem mamy to wszystko zmieszczone w miesiącu, dlatego też już pierwszy dzień rozgrywek grupowych na dzień dobry. Od 13 do 20 będziemy mieli mecze, plus jakieś tam obsuwy. Bardzo możliwe, że nie wiem, o 22 to wszystko się skończy. W każdym razie, tu teraz nasi widzowie mogą zobaczyć, jak grupy się mają. Jeśli jeszcze nie widzieli, bo do ostatniego momentu jeszcze te grupy. Niezupełnie były znane, bo to wszystko zależało od tego, kto jak się przedostanie w playinach, były wolne spoty dla zwycięzców playinów. Tym sposobem, jakby Cloud9 właśnie wylądowało w grupie A, nie mogło wylądować w grupie C, tak jak wylądowała Hanua z tego, w grupie C, przepraszam. Nie mogli wylądować w grupie E, bo tam już jest 100 Thieves z Ameryki, które leciało tam z pierwszego koszyka. Więc wylądowali w grupie A, bo jak wiemy, w grupie nie mogą być drużyny z jednej. Yy... Boże, zapomniałem języka. Z jednego regionu. Z jednego regionu, tak jest. Dziękuję. Także grupa A, Cloud9, Damon Gaming, plus Phoenix Rogue, grupa B, 100 Thieves, Detonation Focus, Mi, Edward Gaming i yy, SKTT1. A chodzi, Oni już chyba nie są SKT, oni są teraz po prostu jest T1. Tylko, tylko T1, ale maniera pozostaje, jeden. tak. Samo T1. Tak jest. W grupie cała mamy fanaty. Tak, bardzo długo, na pewno. Takie, takie w, na pewno, w, na pewno u nas i u innych komentarzy. w tak, Europie. Astralis tak, tak nie wyjdzie, nie? W Europie Australii jeszcze nie może pozbyć łatki Origin momentami, mimo że to memicznie jest wspominane, ale jest. Grupa C fanatik PS, że Royal Never Give Up i grupa D to jest Genji, LNG, Mad Lions i Team Liquid. No i Grupa śmierci. Myślę, że grupa A niewątpliwie mi się wydaje taką właśnie grupą. Choć teoretycznie to Damon i Fan Phoenix powinni wyjść bez szwanku z tej grupy, ale dostrzegam pewien. Yy, może nie kazus, ale dostrzegam coś, co może zaskoczyć. I Rock z Cloud9 mogą napsuć krwi tym zespołom. I kto wie, czy jedna z tych dwóch drużyn by z tej grupy nie wyszła. To. Yy, nie wiem, jakie są Twoje przewidywania, Krzysiu. Czy czysta dominacja FPX, Damon, między nimi się rozwinie pierwsze, drugie miejsce, czy jednak Rogue z Cloud9 mają czegoś szukać w grupie A? Tak, bardziej już nawiązujesz do całego turnieju I, i wspomniałeś o tym, i ja się w 100% zgadzam i o tym już komentarzu mówili, my o tym też rozmawialiśmy prywatnie, że meta się zapowiada świetnie, że ona jest mega otwarta, w playinach użyte 80 postaci, więc to jest naprawdę tak. dużo, bo pamiętam wortsy, na których pod 50 w ogóle cały Champion Pool podchodził. Tak. To na pewno też jest taki faktor, który wpływa na to, że mecze będą ciekawsze. Ale tak jak parę lat temu, ja sobie dzisiaj właśnie z grupy, przypomniałem takie worcy 2016 z kontinent polskim kibicom pewnie dość dobrze znane, to są te playoffy, kiedy H2K dochodziło do, do półfinału. Tak jest. I przypomniało mi się, jaka to wtedy była sensacja. Nie tylko wiesz, gdzieś dla Polaków, tylko w ogóle na świecie, że taka drużyna gdzieś wychodzi. Jaką masakryczną sensacją to było Albus Luna Nox, które awansowało z grupy Tak. E... I w przy... Sły... Jeju, nie pamiętam jak się ten gracz nazywał, ale jakie on tam oro robił brandem na saporcie. Jak on się nazywał? Kurczę, hmm. zaraz wam powiem widzowie, jak on się A, nazywał, no ale y... tak, coś, coś, coś takiego. Yy, zaraz się dowiemy, kurczę, a Krzysiu możesz kontynuować tak, swoją ja dygresję myśli, że jakby od jakiegoś czasu na tych Worldsach wiadomo, że na przykład brak awansu no nie mówię nawet Damon Kia, ale no czy Damon Kia czy Pan Flanprosplining szczególnie, ale też w innych grupach czy na przykład no głównie reprezentanci Chin, Korei brak ich awansu, to będzie jakieś takie zaskoczenie, może nawet trochę sensacja Liquid, ale... Liquid się nazywał musiałem a, wtrącić, i to będzie jakieś zaskoczenie, lekka sensacja, ale nie aż taka, myślę, jak parę lat temu. W sensie yy, też, też inne wordsy przywołując te, te z genialną grupą, w której grało Genji Cloud9 i Vitality z Kikisem jeszcze. Co tam się działo? Co tam były za młyny? Więc. Yy... Więc ja się spodziewam młynów i myślę, że moglibyśmy przelecieć po każdej grupie i powiedzieć, że no tu wyjdzie Dawon Kia, tu wyjdzie Plus Phoenix, tutaj wyjdzie Edward T1 itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I z takiego powiedzmy statystycznego podejścia mielibyśmy podparcie do tego, ale mi się nie wydaje. I ja też, też wiesz, że z cloud Nine sympatyzuję, może bardziej te związki były jeszcze parę lat temu, kiedy więcej czasu na tego LoL'a miałem i, i miałem czas oglądać te słabsze ligi typu NA. E, ale oni mają jakiś taki wards factor, że oni potrafią na tych wardsach jednak zagrać lepiej niż by się wydawało po tym z jakiego oni są regionu, po tym jaki oni mają skład i z jakiego punktu wyjścia, powiedzmy, oni do tego turnieju e, przystępują. Przypomnijmy sobie chociażby wardsy, kiedy byli w grupie z RNG, z Vitality. I kto tam jeszcze był trzeci, czwarty, przepraszam, czwarta drużyna, jaka była z nimi w grupie, ale to też Szyna, była jakaś gruba ward, ryba. Czwarte, zawsze na worcach i czwartej tej drużyny z grupy brak. To były te worcy, które tak Cloud9 z 0-3 zrobiło 3-0 w rundzie rewanżowej i finalnie z tej grupy wyszli. Więc no, Cloud9 ma dziwny talent do worców. Nie wiem czy zauważyłeś, oni mają jak, tak, taki... że kurde wychodzi im. Jakiś, jakieś o... szczęście, jakieś yy, niesamowite akcje tam nagle się pojawiają i Cloud9 potrafi zaskoczyć. Dlatego yy, chodzi mi o to, że ta grupa właśnie, jeżeli Cloud9 będzie typowym Cloud9, to w tej grupie może się naprawdę wiele wydarzyć i śmiem twierdzić, że w najgorszej sytuacji tutaj jest rogue. Tak i to wiesz, chodzi o to, że cloud w różnych składach, a jeżeli my jeszcze spojrzymy na to Cloud9, które tam jest teraz, z Perksem, ze Svenem i całkiem fajnymi tymi uzupełnieniami z regionu Ameryki, czy tam już amerykańsko-oceanicznego. Oczywiście na, na, yy, na trenerce tam jest Miffy, tam jest Rainover i, i wydaje mi się, że nawet jeżeli cloud nie, nie zrobi wyjścia powiedzmy, to ono może namieszać na tyle, że jeżeli Rogue będzie w dobrej formie na tych warsach, to może właśnie Rogue. Także nie, nie chciałbym powiedzieć tutaj, że. Nie chcę stawiać takiego statementu mojego, że wyjdzie Cloud9, czy że wyjdzie Rogue, ale jakbym. Jakbym, jakbym nie wiem, miał postawić jakieś pieniądze na to, że jedna z tych dwóch drużyn wyjdzie kosztem Fantasy Phoenix, to pewnie bym to zrobił, nie? W sensie jakoś nie bałbym się bardzo. No i fakt, to jest absolutny, absolutny fakt, dlatego właśnie ta grupa jest warta, warta uwagi. To wszystko się wyjaśni, wyjaśni. Będzie już mniej więcej pokaz siły, pokazany podczas y, początków y, Worlds'ów. Y, Showmaker już zdążył znowu spłakać się na europejskie solo. Queue, także zobaczymy. Może, może nie jest gotowy psychicznie na te Worlds'y, już wykończony jest y, y, solową kolejką w Europie. Natomiast jeszcze pochylmy się nad grupą C. Chyba, że tam będziesz chciał w grupie B coś dodać, ale to, to potem w takim razie. To jest grupa z Fnatic, Hanuom i Royal Never Give Up. No i PSG Talon oczywiście. Czy Fnatic jest w stanie wyjść z tej grupy? Uważam, że absolutnie tak. Ba, odważna teza. Fnatic może wyjść z tej grupy na pierwszym miejscu bez większych problemów. To się... Dlaczego tak uważam? Dlatego że Fnatic pokazało mi pod koniec sezonu w Europie, że są naprawdę zgrani, jak grają naprawdę mega dobrego Lola, przyjemnego dla oka. To jest drużyna, która ma teraz taką atmosferę w środku drużyny, że oni naprawdę będą w stanie jeden drugiego podnieść w kryzysowych sytuacjach. I oni, jeżeli nie przestraszyli się G-2, jeżeli nie przestraszyli się. Mm, no pra, prawie nikogo, poza 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 Madlion, to, zapomniałem języka w gębie odegrali 5 map w każdej rundzie playoffów w, w Europie i kurczę, zrobili na mnie takie wrażenie, że mogą pokazać więcej niż RNG, które do tych wardsów ma ogromnego pecha. Tak jak powiedziałem przed chwilą, że Cloud9 ma szczęście do wardsów, tak RNG do tych worców zawsze miało niestety ogromnego pecha. Nie wiem, jak ty się ustosunkujesz do tego. Ja tak, nie wiem czy zauważyłeś, ale zbiłeś mnie tak strasznie tym początkiem, znaczy początkiem wypowiedzi, że Fnatic na luzie wyjdzie z pierwszego miejsca. Ja się zgodzę, że oni mają duże szanse w tej grupie. Bo tak jak należy się bać PSG Talon, bo, 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 bo to jest jednak drużyna, która grywa od dawna na Wars, Chyba nie, nie pamiętam od kiedy, nie wiem czy zawsze pod tą nazwą, bo to wcześniej było chyba Talon Esports i tam wtedy weszło to PSG, nieważne, ale, ale to jest drużyna, którą my kojarzymy na pewno. To jest na pewno, jeżeli ktoś nie kojarzy zupełnie ich z gry, no to chociaż Maple kojarzy. Taki teamek, który... Nie wydaje mi się, żeby był w stanie zrobić, powiedzmy, 0,6, ale, ale no, jestem tak się pewny, że oni coś urwą, że to jest taki, takie duże I zatrzymało Nie ma dopiero niści, Mad, Mad Lions i ma oni, ich ran ich w Europie był naprawdę mega. Dopiero na finale za ich zatrzymało Mad Lions, które mam nadzieję, że zaprezentuje się z co najmniej takiej samej strony, jak na MSI. Mm, tak, ale no, wracając do Fnatic, Na pewno Fanatik jest mocne. i, i Fanatik wydaje mi się jest. Nie wiem stosunkowo, ale wydaje mi się, że stosunkowo mocniejsze nawet od Fnatic tego, które, nie no dobra, może byłoby przesadą, że jest mocniejsze niepersonalnie, ale jeżeli chodzi o zgranie taki team tego Fnatic, które dochodziło już do finału. I też na korzyść twojej teorii, tak w moich oczach, tego, że Fnatic wyjdzie i że nie będzie to jakieś wymęczone, wywalczone zwycięstwo, tylko po prostu wyjście, nie wiem czy z pierwszego czy z drugiego, też to, że dla mnie, ale tutaj radzę się na mnie nie powoływać, bo ja nie jestem jakimś super ekspertem od Korei, Koreę oglądam. Yy, oglądam trochę, głównie godziny tam mi nie pasują, ale no śledzę scenę koreańską. No i no i właśnie. Yy, Hanwa jest dla mnie słaba. Nie wiem, czy nie najsłabszym reprezentantem Korei. Na tym turnieju? No, teoretycznie na papierze można powiedzieć, że są najsłabsi, bo wiesz, oni wchodzili z play oni jako najniżej notowany zespół z Korei y, się y, dostawali na te wordsy, ale nie da się ukryć, że Koreańczycy lubią być lekceważeni podczas swoich meczów. To są goście, którzy nie tyle co lubią zaskakiwać. A są po prostu lepiej przygotowani niż się może ludziom wydawać. I jedyne co oni muszą zmienić, zmienić to buildy. Jak ktoś jeszcze nie widział, to polecam sprawdzić po profil na Twitterze Devil Piotr Tam y jest są matematycznie liczone buildy. I Choi nie jeden raz postanowił totalną interkę pod względem buildów, szczególnie na trendamerze, odwalić. Także jest to. Y no jest to fakt. No jest to najsłabsza drużyna z Korei, y ale. Cały czas drużyna mega mocna. Co powiesz... jest? Co, tu poczekaj, bo do tego chcę dojść. Do tego, nie wiem co chcesz powiedzieć, ale chcę, do czego chcę dojść? Kiedyś było tak, że y, top 3, top 4 z Korei było nieosiągalne dla innych regionów. I teraz już jest tak, że ewentualnie to top 2 kreuje się na najlepsze drużyny na świecie. Ale już jakby najlepsze drużyny z Europy, no oczywiście już nie mówię o Chinach, bo z Chinami już tak jest od dłuższego czasu, zaczynają tym poziomem dorównywać. G2 w półfinale Worldsów, wcześniej w finale Worldsów, przed G2 Fnatic zdążyło dojść do finału, więc ta Europa potrafi pokazać pazur i niejednej ekipie azjatyckiej napsuć krwi. Wobec czego jestem mega ciekawy Jak Fnatic się ustosunkuje do tej mety Bo meta jest naprawdę szalona Naprawdę jest totalnie szalona meta I wydaje mi się, że ta meta Jest na korzyść Europy Właśnie Europy, a nie Regionów azjatyckich Bo mam wrażenie, że I Korea i Chiny To są regiony, które zawsze lubiły Statycznego Lola Natomiast Europa Od dłuższego czasu dała się poznać Jako ta Europa Zaskakująca ta Europa nietypowych wyborów, ta Europa, która lubi, du, lubi dużo walk drużynowych podczas meczów odbywać i w tym możemy, yy, możemy, utożsamiam się z Europą, więc niech będzie, w tym możemy szukać właśnie yy, win condition dla, dla, dla Europy i jeżeli, jeżeli tak będzie, to naprawdę drużyny europejskie mogą na Worldsach w tym roku namieszać, no szkoda, że tym razem bez... Bez G2, bo wydawałoby się, że taka meta dla G2 to wręcz woda na młyn, ale oni niestety ale tej mety z, nie dotrwali. Tu nam się, z G2 nam się dużo i często wydawało i potem co zrobili, co zrobili i zasłużenie ich tu nie ma i brawo dla Gorzowa. E, ale tak trochę do tego dążyłem, co Ty mówiłeś, w sensie mówiąc o tym, bo mi nie chodzi tylko, że, że, że Hanwa to jest najsłabsza drużyna z Korei, bo e, jeżeli. Były takie czasy, kiedy my mówiliśmy, że to jest najsłabsza drużyna z Korei, a to było jednoznaczne z tym, że to jest potencjalnie trzecia najlepsza drużyna, powiedzmy, na tych worcach, nie? Były takie Worldsy. I zgodzę się z tym, że jeżeli mówimy o top 2, to top 2 to jest... To jest no, nie powiem kosmos. Chciałem powiedzieć kosmos, ale to jest, to jest naprawdę ten top już światowy. No ale jest Damon Gaming, którzy są naprawdę maszyną do, do zabijania. To jest top, ale na przykład, no nie przekonuje mnie, oni mnie też nie przekonują. Jeżeli dobrze pamiętam, to było ósme miejsce w Samerze, w hawny, Więc oni chyba nawet nie dostali punktów za to do Championship. Nie pamiętam, jak oni punktują w Korei akurat. I z tej drabinki też, też oni się, oni się prze, przebili przez po prostu drużyny które mnie do końca nie przekonują, oczywiście nie są słabe, no bo Sandbox nie jest słaba, oni grają na Sandbox i tą drużynę od tych, od makaronu. Tych, od makaronu? Ym... Jak od, od, Okrzym, od makaron? Tak, tam jest w Korei taka drużyna, której chyba sponsorem, czy właścicielem jest taka y... Nieważne. Nie, produkuje zupki chińskie. Nieważne. E, w każdym razie przebili się przez nich i przegrali na T1. A T1 też nie jest jest według mnie drużyną mocną oczywiście jak na poziomu Worldsów, ale nie jest jakąś fantastyczną. Nie jest dla mnie drużyną, do której my będziemy odnosić inne teamy. Drużyną, do której my inne teamy będziemy odnosić, jest na pewno jest na pewno DAMWON. Tak, i myślę, że warto też spojrzeć na LNG Esports. Oni weszli co prawda z play ale wydają się być mega, mega mocni. E tak naprawdę no Genji, nie jestem przekonany jak Genji poradzi sobie na tych Worldsach, bo Genji nie lubi zawodzić, nie zdążyli jeszcze uwolnić pełni potencjału. To jest taka drużyna, która zawsze podchodzi do meczu jako faworyt. wydawałoby się, że jest faworytem w danym meczu i potem go przegrywa. Mamy tam oczywiście legendarnego Rulera, chociażby w tym składzie. I mam wrażenie, mimo to, że, że to już nie jest ta drużyna, która mogłaby być w gronie faworytów, na, w gronie faworytów do wygrania worsów. I tutaj z LNG i z MAD Lions będą mieli niemały problem. No, dla mnie LNG i MAD Lions z tej grupy wychodzi. Czekam aż... Ej właśnie, pick'em. Przecież trzeba ustawić pick'em challenge. Guys, ja tu... O wiem. Razem widzowie sobie zobaczymy jak się, jak się bawimy w pick'em w LoLu. Ja się tylko ustosunkuję do Gen.G. Ustosunkuj, ja uważam co Gingy, że Genji jest świetną dużą i może tutaj osiągnąć bardzo dużo. Może wygrać ten turniej. Ale też się zgodzę z tym, że często tak robimy w LoLu, że wchodzimy wchodzimy, że sprawdzamy sobie po prostu znaczy nie my, tylko ludzie mają podejście na zasadzie sprawdzają rostery i widzą, że tam jest BDD, tam jest Ruler, tam jest Rascal, no to są znane nazwiska. Tak, tylko, że pamiętajmy o tym, że na przykład jeżeli mówimy o Korańczykach, to tych znanych nazwisk przez te lata się przewinęło kilkudziesięciu graczy, niektórzy teraz gdzieś klepią się po czołach w w jakichś średnich drużynach chińskich. Niektórzy, niektórzy się na tym topie trzymają, niektórzy z tego topu spadają i wracają. Też, też mamy takie przypadki graczy, którzy gdzieś z Korei też praktycznie uciekali na takie, na takie, już powiedzmy, w piłce nożnej by się powiedziało, że po prostu zarobić sobie pieniądze na emeryturkę. Aczkolwiek tutaj w tym przypadku to nie jest Arabia Saudyjska, tylko bardziej takie drużyny w Chinach, które nie bardzo na coś mają. Mają szansę, a potem wracali. No ale myślę, że t jest też przykładem takim, przy którym, no ja myślę, że ani ja to już powiedziałem, nie widzę w t kandydata na mistrzostwa świata. Myślę, że Ty się chyba ze mną zgodzisz. No ale też ktoś, kto, ktoś by mógł spojrzeć sobie na nazwisko i powiedzieć, jak to przecież to fajker, fajker mistrzostwa świata? Nie wie. Faker jest taki długowieczny, jakby już z każdym kolejnym rokiem mam wrażenie, że to będą jego ostatnie łorcy, a on cały czas się na nich pojawia. Też długowieczność we sporcie jest ciekawym takim stwierdzeniem, bo ja, ja jestem zwolnikiem teorii, że my się musimy do zawodników trochę bardziej zacząć przyzwyczajać. Bo, bo tak jak parę lat temu jeszcze to było normalne, że ktoś w jakimś wieku 20 paru lat przychodził na emeryturę, bo po prostu e-sport jak był fajny i już się dało na nim zarobić, to, e, to był hobby i, i nie każdy chciał to godzić z takim swoim całym życiem osobistym, a myślę, że aktualnie musimy się jednak przyzwyczaić, że gracze będą grać trochę dłużej. E, Faker też mówimy, że jest długowieczny, a Faker ma dwadzieścia chyba 6 lat on jest rok albo dwa lata ode mnie starczy. To więc... już jest dużo jak na gracza rola. O, tu teraz widzowie mogą zobaczyć, a ja tu jeszcze delikatnie... Nie, chyba wszystko widzicie. Grupa A, ja tu... Ja mogę mówić, Krzychu będzie się ustosunkowywał, czy ja powiem, a... Ty będziesz tylko się śmiał w koncie. Mimo tego, mimo tego, co, mimo tego, wszystkiego, co mówimy, bo tu już jest gra o punkty, guys, więc w tym pikajmie tutaj nie ma żartów. Czekaj, ja ale ty też swój i ty będziesz zaczynał, a ja będę się ustosunkowywał do tego, także możesz już ja się na spokojnie tylko za. Nie, to, 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 to nie, to inaczej. Ty ustaw i dopiero potem ja zacznę mówić, żeby nie było, że ty jakoś podświadomie od moich pików jesteś zależny. Tak nie będzie. Zobaczymy, okay. więc najpierw ustaw, powiedz, jak będziesz miał gotowe, i ja potem będę odczytywał. I, i nad czym jeszcze chciałbym się pochylić? Nad, 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 nad jakimi to graczami to, warto w ogóle się pochylić na tych wordsach? Ja sobie pozwolę kliknąć w skład Hanły, gdzie jest Choi. Choi, który. Rok w rok od dłuższego czasu jest uznawany za jednego z najlepszych midlanerów świata i deft na midzie przede wszystkim deft, który mam wrażenie, że jest mega niespełniony na mistrzostwach świata i cały czas szuka dla siebie jakiegoś mega większego sukcesu. No to jest ekipa, która yy, oni wchodzą, to też warto zaznaczyć, że po playinach wchodzisz już taki rozpędzony. Jesteś już taki rozgrzany, jesteś gotowy do gry i to w pierwszej rundzie może być na plus. Hanły gdzie mamy jeszcze Morgana na topie razem z Dudu, który jest tam rezerwowym. W dżungli jest oczywiście Wheeler i Johan Wheeler częściej grał w playinach nie wiem jak to będzie później w rozgrywkach głównych, natomiast midbot i support są niezmienni jest to Choi, Deft i Vesta, ja tak to wypowiadam może to wyglądać się inaczej, niech mnie któryś z widzów poprawi, jeśli faktycznie jest inaczej i, i, i o co chodzi Chodzi mi o to, że wardsy zawsze lubią obfitować w, może nie na rodziny, ale to jest, to jest zazwyczaj show midlanerów. Nie wiem, czy podzielasz moje zdanie, ja mam wrażenie, że zawsze koniec końców na wardsy kręcą się dookoła środkowej alei. No mit jest, no mid zawsze jest taki najbardziej widowiskowy w, w lolu, bo jeżeli można mówić, że... Że, że, że dobra, porównać to jakieś powiedzmy, Adekery, którzy też też łapi też są takimi napastnikami. Tak jednak nie masz za bardzo postaci, adekary, na których mógłbyś zrobić coś, co wygląda super, po prostu sobie strzelasz. Yy, mit jest najbardziej widowiskowy, więc tam też się. Yy, tam też się doszukujemy. Yy, doszukujemy yy, takich, wiesz, naj, najbardziej najjaśniej świecących gwiazd. Yy, w, i na pewno to na pewno jest taki kandydat. Powiedzmy, jeżeli już przeukładając to, że szukamy MVP albo, albo takich zawodników, którzy w tym najlepszej drużynie tego turnieju się pojawią, na pewno mega, mega kandydat też świetnie się pokazujący do tej pory, do tej pory w, w rozgrywkach koreańskich. I, I ktoś, no tym bardziej, biorąc pod uwagę, w jakiej on gra, znaczy. Biorąc pod uwagę, gra też w drużynie chińskiej, w koreańskiej, przepraszam, w którą co prawda ja nie wierzę, no ale trzeba liczyć się z tym, że oni pewnie wyjdą i pewnie coś w tych playoffach powalczą. Więc na pewno ktoś tu kto tę sytuację, żeby się pokazać, będzie miał dużą. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o Koreę, to na pewno możesz, możemy tu wskazać i wszystkich midlinerów koreańskich, bo po koreańskich midlinerach raczej się spodziewamy tego, że oni się dobrze pokażą. Ale jeżeli miałbym jeszcze. No to showmaker, się... oczywiście. Make... oczywiście jest... Uwielbiam w ogóle tak. jego ksywę Showmaker, i on naprawdę jest tym showmakerem po prostu. Tak. jeżeli wiesz co, miałbym kogoś jeszcze z Korei wskazać, i to będzie bardzo, bardzo takie szerokie wskazanie. Ale no, praktycznie każdy zawodnik, praktycznie każdy zawodnik Damon. I jakbym miał, miał nie wiem, myślę, że mit jak mit, ale też, też tych takich świetnych zawodników szukamy w dżungli, więc Canyon. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o Korańczyków. W innych regionach, no myślę, że o Europie nie wiem, czy musimy powiedzieć, kto. Bo jeżeli. A ja powiem, bo jeżeli może się tu ktoś zdziwi, kto nas już ogląda, ale jeżeli bym miał poszukać takiego jednego zawodnika, dla którego miałby taki być punkt przebicia, to ja wcale nie wskażę na, nie wiem, tych młodych Polaków, no młodych, jak młodych już, ale z rok czy coś. Tylko ja wskażę na bójpo. Okej. Okay. Po zmianie pozycji. Okej. Okay. Rozwiń, roz, rozwiń wątek. Jestem ciekaw tego po twoim zdaniem, na worcach, bo Europa Europą, okej. Okay. On zawsze hi, 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 ha, 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 w każdym momencie i czy na worcach myślisz, że cały czas ten jego nastawienie będzie takie niezmienne i będzie tym znanym wszystkim Bwipo czy nagle czy nagle wiesz, uruchomi mu się kij w czterech literach podczas worców, fanatyk się zestresuje i będzie problem. No właśnie, mi się wydaje, że ja go bardziej wskazałem na tej zasadzie, że on musi tutaj udowodnić, nie? E, I po, po tym sezonie, który oglądaliśmy, po, 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 znaczy po sezonie, po, po, po tym jego okresie spędzonym w dżungli, e, mi się wydaje, że no może to zrobić, że on się tu może pokazać. To też nie jest jakiś, wiesz, Bwipo się zawsze trochę w krzywym zwierciadle ogląda, bo to jest jakiś mieszek, on wygląda bardzo pociesznie. Czasami, czasami, wiesz, ma te swoje sinusoidy gierek, typu e, oranie ludzi 10-0, żeby potem dostać 0-10, cały tym go musi ciągnąć. Aczkolwiek pod koniec e, sezonu już się e, ogarnęli. Sezonu, On w dżungli się o wiele bardziej ogarnął, nie, niż wyglądał na topie, bo na topie to była straszna sinusoida. Tak. My nie wiedzieliśmy, jak programy robić. Głowiliśmy się po <laughs> 5 godzin, jak byli pogadać. Jak go interpretować? E, bo w jednym weeku potrafił, potrafił no mówię, zaorać, zrobić gierkę 1 na 9, a potem grać jakby miał, nie wiem, z 200 pingu albo grał na tablecie w tego LoLa, bo to wyglądało fatalnie. Więc on na pewno, to jest dla niego turniej, w którym on się może pokazać. I też nie zapominajmy, że to jest zawodnik już to, to, to dość doświadczony i też zawodnik, który już grał w, nawet przecież w finale. W finale, przecież... tak. Jeszcze to, było, to było jeszcze Fnatic złożone z Capsa. Reklesa i Soaza na topie. Tam oczywiście był sank też na, na, na saporcie. Tam się niestety nie udało. To był swoją drogą najszybszy finał w historii Lola, jak tam zostali zniszczeni przez Invictus Gaming. Bardzo smutny dzień w historii organizacji, jak i w historii europejskiego Lola. Mm, I. Jeszcze wracając do wątku midlanerów, bo jesteśmy przy Fnatic i to jest warty punkt zaczepienia. Stawiamy na widowisko, stawiamy na widowiskowość. Są widowiskowi midlanerzy. Większość midlanerów potrafi naprawdę zrobić przysłowiowe 1v9 i ale nie niski. No właśnie, wyjąłeś mi to mi końcówkę zdania. Nie wiedziałem, i... do czego ty zmierzasz, że tak. Powiedziałeś o widowiskowych midlanerach. I tak. tak. I czy niski, i czy, i, i czy niski nie będzie tak naprawdę największą ujemną po prostu w składzie Fnatic. Ok, on się fajnie uzupełnia. Upset z Hylim robią oro, Wipo robi oro, Młoda Krew, Adam mega utalentowany może namieszczać na tej górnej alejce. Wszystko ok, ale niski, no, nie wymagam od niego żeby brał na siebie gierki, ale nie może odstawać, a no ci midlanerzy niestety potrafią we, chociażby po Perksie to było widać w playinach, jak on potrafił, że to był zupełnie inny perks niż podczas sezonu regularnego w Ameryce, gdzie wydawało się, że o perks przygasł. Perks już nie jest tym perksem, którego znaliśmy z Europy. Przyszło co do czego i Perks zrobił totalne oro podczas play'in'ów. Niski nie miał jeszcze okazji, moim zdaniem, chyba w swojej karierze, żeby na takie wyżyny się wspiąć. Serafin na midzie, sorry, już nie jest grana, więc co tym razem będzie dla niego przygotowane? No boję się, no, nie chcę krakać, ale boję się, że ten niski będzie niemałym problemem w Fnatic, szczególnie szczególnie, kiedy on ma w grupie do czynienia z Czoim i z jeszcze, muszę sobie przypomnieć, jak się nazywał midlaner RNG z krajem oczywiście. No to są. Oj, no kurczę, Krzyśmy, no ty wiesz, kto to jest. I co ja ci mogę tu więcej powiedzieć teraz? To w ogóle przy RNG warto się pochylić, czekaj, bo. Czekaj, bo ty mówisz o Fanatik, a RNG to nie ta grupa. Ja coś źle kliknąłem, tak? Tak. Nie, dobrze, i... RNG jest w grupie, dobrze? jest Fnatic, tak. Nie LNG, a... tylko RNG. Dobra. dobra, dobra Royal, Royal Never give up. Yy, tak. tak yy, Royal, tak. I... I tam jest swoją drogą, na co warto spojrzeć. W RNG mamy osobę, która została okrzyknięta następcą Uzi'ego Gala. Yy, MVP yy, rozgrywek w Chinach. Gość, który robi. Jest niewyobrażalnym kotem po prostu na tej dolnej alejce. I. Pytanie, czy. No, no to RNG wygląda potężnie, Hanła wygląda potężnie. Mam wrażenie, że Fnatic, jeśli już ma czegoś szukać, to niech szuka awansu, niech szuka w meczach z Hanłą. Tylko w meczach z Hanłą na midzie jest ten Choi, który żeby przypadkiem nie szczopował Niskiego za bardzo. No ale. Zobaczymy. No i to jest takie szukanie win condition w Fanatic na zasadzie na zasadzie tego, że to fanatyk musi coś coś zagrać dookoła tego niskiego, żeby on po prostu nie no to jest brutalne, ale żeby on nie wyszedł na tyle do tyłu z linii, żeby im nie przegrał po prostu gierki przy tak tym bardziej otwartej mecie, gdzie masz tych pików na mida Powiedzmy 10, a jeżeli wiesz, że masz midlanera, który najprawdopodobniej tą linię przegra i na przykład nie możesz mu zostawić Sylasa, który jest, był grywalny i jest aktualnie mocno grywalny i tego typu postaci, nie wybanujesz mu wszystkiego, co innego, jeżeli masz metę, w której masz 4, 5, 6 bardzo dobrych postaci na mida i potem parę, które są sytuacyjne. Wtedy możesz postarać się zagrać pod to, żeby coś wybanować, coś skontrować. Więc wydaje mi się, że na pewno na pewno niski będzie, będzie minusem na tym, w tym fanatik. Może nie tyle minusem, bo niski to nie jest fatalny midlaner, to jest po prostu midlaner przy którym trudno oczekiwać, że on da coś da coś więcej od siebie. No to nie jest już Caps, to no nie mają już Baby Faker'a na midzie, po którym możesz czegoś oczekiwać. Po prostu masz gościa, który ci tam zagra przyzwoicie. Dokładnie. Przyzwoicie e, szukasz... i nic ponadto. Więc fanatik najprawdopodobniej będzie musiał szukać tego Win Condition na bocie. Będzie musieli szukać tego, że będzie ich ciągnął upset. Tak jak A jak ja bym się skończył. jeszcze pochylił ku Adamowi. To jest gość, naprawdę mi zaimponował w tym roku w Europie i. To jest gość, który nie liczy się z metą. On wyciągnie Olafa na topa i wygrywa 1v1 niezależnie kogo ma naprzeciwko sobie. Także no, tam możemy też się ku temu pochylić, aczkolwiek no wiadomo, dobry botlane jest kluczowy, kluczowy na Warcach. Przewidywania. Na pikemie. Krzysiu, tak, to ja ci to ja teraz powiem, czemu, jak to czekaj, wygląda? Bo, czy my jednej grupy nie olaliśmy totalnie? Tak, aha, grupy B, dobra, to ją można olać totalnie. No tutaj Edward Gaming i T1, 100 Thieves i Destination Focus Me, no nie liczę na nic, Edward Gaming tutaj, no za chwilkę do no, tego przy. Ja, ja tak, tak pokrótce powiem, dla mnie 100 Thieves najgorsze, e, tak mi się wydaje, ale... No, no nie jest to zły skład. Ja nie mówię, że to jest zły skład, ale nie wydaje mi się, żeby oni mogli tu powalczyć. Znaczy może nie tyle najgorsze. Wydaje mi się, że Detonation Focus mi jest w stanie tu urwać jedną mapę. I zrobić sobie 1-5 i wydaje mi się, że jeżeli na kogoś, no to na 100 Thieves. Na 100 Thieves, tak. Ale... Szczerze powiedziawszy, ja 100 Thieves jakiegoś super kontaktu w tym sezonie nie miałem. No jakieś oczywiście miałem, coś, coś tam ich oglądałem, ale... Też bym się jakoś super nie zdziwił, jakby im się udało coś powalczyć i oni byliby takim zaskoczeniem. Nie mówię, że aż awans, czy że aż coś dalej, ale y, też fajny na papierze przede wszystkim skład, nie. No tak, no mamy Deja, Closera, który pokazał się z mega fajnej strony w Ameryce, Abedage, no tak. FBI. Y, no to jest fajny skład na papierze, ale to jest skład, który no. Nie wiem, czy... No, to nie jest. Sukces pokazać się na scenie amerykańskiej. Ty, ta, tak, tak to mogę powiedzieć. Yy, tak to mogę streścić. Ale cieszę się, cies cieszę się ogólnie, że Abedagę mamy na Łorcach bo pamiętam, jak nam było przykro, jak odchodził Myśleliśmy, Strzalkę. No. Trochę nie rozumieliśmy tego przejścia do Ameryki, a tymczasem w Ameryce zrobił totalne oro i teraz jest na Z Strzalkę by na te Warcy nie pojechał, więc poniekąd jego przejście do Ameryki można jak najbardziej rozumieć. My tego wtedy nie rozumieliśmy. Myśleliśmy, że on już tam idzie na zwieńczenie kariery, a finalnie okazuje się, że po prostu jedzie na Warcy. Także fajnie, będę kibicował Abedagę, ale no... A bedagę też, myślę, możemy dopisać do tej listy, listy, powiedzmy, tych paru nazw, paru ników, które wymieniliśmy w kontekście tego, że ktoś, kto może coś pokazać. No i też, też chyba tak już, trochę ominęliśmy to, ale po, po, po naszych poprzednich LOL contentach to każdy też ma w głowie to, że do tego grona dochodzą praktycznie wszyscy zawodnicy, madlając z Armutem na czele. Tak jest, tak jest. Madlając, które... Pokazało, że dobrze działa na nich przerwa, bo oni, wiadomo, byli zmęczeni lolem, jak mieli słabe początki Summer Split'u. Mm, zobaczymy, jak się pokażą w odświeżonej roli. Teraz mogą grać kompletnie, co chcą. Jest taka meta, że mogą grać kompletnie, co chcą, więc jestem ciekaw, z jakiej strony pokaże się Armut z jakiej strony pokaże się Karsi czy Karsi nie będzie tam głową w chmurach bo były plotki że ma przechodzić do G2 zobaczymy czy to nie będą ostatnie rozgrywki tej drużyny w takich a nie innych składach w każdym razie Yy, tak, Mad Lions to jest ty skład, który ja zdecydowanie tam daję jako awans, ale już przechodząc do tych predykcji, to po, ja ci po, przekażę Ci moją predykcję na. grupy po grupie, bo ja już te swoje ustawiłem. Tak jest. U mnie grupa A to jest Damon, Fan Plus, Phoenix, Rogue, Cloud9. Ok. U mnie, u mnie Damon, Rogue, Fan Plus, Phoenix, Cloud9. Okej, okay. odważnie, odważnie, okej. Okay grupa B, T1, Edward Gaming, Detonation, Focus Me, 100 Thieves. Nie, podobnie, ale Edward na pierwszym, T1 na drugim, 100 Thieves i Detonation. No, Czyli no, no, tam jest wyraźna góra-dół po prostu tak, i tak, możemy tak. się zastanawiać, czy, czy 100 Thieves będzie trzecie czy czwarte i kto tą grupę wygra. No ale myślę, że tam nie będzie jakiejś sensacji. No mówię, może Adretiv coś pokaże. Też, też, też drużyna, na którą nie ma żadnych totalnie, myślę, że nikt nie liczy, że AB wyjdzie i Zaora fake, no chociaż może. Ale myślę, że drużyna, która też nie jest niczym obciążona, dla niej drużyna, dla której jest sukces w Ameryce odniesiony, więc może pojadą na jakimś takim... Może. Grupa Rozpójrz. C, grupa C, RNG, Fnatic, Hanua, PSG. To samo. To samo, ok. Yy, I grupa D to jest LNG, Mad Lions, Genji, Team Liquid. No, dokładnie, to samo. O, to czyli wielkie umysły myślą podobnie, jak to tak się tak mówi. I <grym> yy, 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 tak, że tak powiem, wyglądają nasze predykcje Worldsowe. Yy, tak, jak już Krzysiu zdążył wspomnieć, podczas samych play mieliśmy 80 unikatowych czempionów użytych podczas rozgrywek, przy tym, że mamy 146 postaci w League of Legends, niecałe, niecałe, 150. niecałe 150, no to mamy ponad połowę czempionów użytą, więc to jest mega, mega fantastyczny wynik. Kto wie, czy jeszcze ta pula się trochę nie poszerzy podczas warsów czy jeszcze czynić nas nie nie zaskoczą. My jeszcze może trochę o, o, o tej mecie jeszcze chcemy porozmawiać, czy m, czego się możemy spodziewać? No Amumu ja możemy... na saporcie, to jest hit swoją drogą i ten Trendamer na midzie, to jest w ogóle śmieszne. Mówimy o midlanerach jak o mechanicznych bogach, a potem widzimy Trendamera na midzie i mamy takie, Jo. Ja chciałem o tym Amumu wspomnieć, bo my o nim rozmawialiśmy też poza antenowo już wcześniej, jak, jak po prostu sobie graliśmy w LoL'a. I, i ty, ty szczególnie o tym wspominałeś, ale też wielu ekspertów o tym wspominało, że Tenamomu jest teraz OP, ale on ma fatalne statystyki na razie w tych play bo to jest jakieś tam około 60% pre prezencji, 11 banów, 11 razy wybierany, 6 razy z red-side'u. A warto wspomnieć o tym, że póki co w play wygląda to tak, że red-side jest tą stroną przeważającą. Eee, bo bo to, jest, to jest tam prawie 60% Win Ratio. No bo wyszła plota od Riotu, że Red Side jest lepszy od blue Blueside'u od 10 lat istnienia gry i teraz, teraz tylko to na tej stronie się skupiają. Tak, no to jest około 60% prezencji w pikach banach, 11 wyborów, więc dość sporo, ale on ma tylko trzy zwycięstwa I między innymi on był i to wybierany przez na przykład Vulkana w tej grze, w której Cloud9 na detonation Focus mi przegrało. E, w, tylko w sumie chyba dwóch zawodników było w stanie nim, nim wygrać mecz, e, więc no nie wygląda to jakoś fatalnie. No chociażby chociażby właśnie w, support wspominanej Hanwy chyba w, w, wybierał go dwa razy i, i to były dwa zwycięstwa, więc no. Do, też zobaczymy, bo zawsze mówię, ja jestem ostrożny co do mety po play bo możemy wyciągnąć statystykę, że jakaś postać sobie nie radzi, a potem zobaczyć po prostu, że. W odpowiednich rękach raz... tę postać. Tak, że za każdym razem, na przykład, ta postać praktycznie była oddawana słabszej drużynie, e, takiej, Celowo. która te szanse, te szanse, które na zwycięstwo miała, no nie za, nie za duże, nie? Więc, y, więc zobaczymy. Ale. No. A Mumu na pewno na pewno będziemy widywać, ale nie wiem, czy on będzie na serio takim hitem. Yy, też tak statystycznie jeszcze przytoczę, jak już jak wspomniałem, że na razie takimi statystycznymi hitami są trzy postaci, czyli to jest MFK, Irelia i Lisin, jeżeli chodzi o taką overall prezencję. MFK w I ogóle karty. wskoczyła do mety, czy, czy tu trzeba spojrzeć też na to, że się trochę, no, wręcz diametralnie zmieniła się meta na bocie? I zawodnicy, których do tej pory kojarzyliśmy z konkretnych postaci, wskakują na zupełnie nowy playstyle, ponieważ Lucjan wrócił na Dolną Aleję. Ja sobie z całym szacunkiem, ale upseta na Lucianie sobie nie wyobrażam. Ani jego, tym bardziej. No, może na tej MFC coś tam pokombinują, i, 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 bo to są, te, to są chyba dwa takie piki, które najbardziej mi się rzuciły w oczy. Lucjan nam idzie w połączeniu z nami swoją drogą. I, I ta MFKa, właśnie. MFKa, która jest w ogóle w dwóch buildach używana. Dwóch diametralnie różnych: I build opierający się na Lethality i build podkryta. Czysto matematycznie, build pod Lethality wydaje się być dużo, dużo lepszy. Natomiast mam wrażenie, że build podkryta to jest właśnie to jest build, pod którego będą się takie osoby jak Upset i Karzi Pochylać, bo to są właśnie buildy, które najbardziej przypominają poprzednika Dekery. No, po, polegasz na tych trzeba... autoatakach atakach nad, nad... Halo? Nie, tylko chciałem wspomnieć, że jak już wspomniałeś Aha, o myślałem, Letality, że... bo chciałem, chciałem też o tym powiedzieć, że trzeba wspomnieć o tym, że samo Letality też yy, całkiem jest grane aktualnie. Tak, w buildach, tak, nie? tak, tak. I yy, no i oczywiście. Yy czy możemy śmiało uzna a i co mnie bardzo cieszy że Kiana jest w mecie na dżungli co ciekawe mieliśmy już okazję zobaczyć Talona w dżungli i Zeda Czyli te postacie wszystkie, które zostały bufa w dżungli, tak, dla Kijany, dla Talona, jeszcze rozumiem, bo Talon mi się zawsze kojarzył jako postać, która powinna być w dżungli grana ze względu na jego mm, E i skoki przez mur. Yy, tak, ten Z, nie wiem, czy był wyciągany więcej niż raz. Ja widziałem Z raz i został niesamowicie zniszczony podczas tej gry, w której został pokazany. Yy, aczkolwiek Kiana jest mega widowiskową postacią, ja mega, lu mega lubię ją oglądać yy, w ProPleju. I mam nadzieję, że będzie jak najczęściej na tych łódcach widywana, bo no dostarcza naprawdę fajnych, fajnych playsów. Tak, z dwukrotnie, jeżeli się nie mylę. Wiem, że Icon nim grał i wydaje mi się, że jeszcze raz, ale mnie nie powalił. I ja ci powiem, że Talon mnie bardziej jest dla mnie interesującą postacią. E bo po prostu lubię, lubię talona, lubię starego talona i po tych zmianach z przeskakiwaniem przez ściany tą postacią przestałem grać, ale zawsze, zawsze mi tak brakowało, że kurczę, no to jest tak bardzo dżunglowa postać tym, z tymi skokami właśnie. A, a nigdy jakoś wybitnie chyba, albo się pomyliłem, może był jakiś okres, w którym on był jakoś bardziej grywalny. Także na, na pewno będę tego... Tego w jakimś stopniu wyczekiwał. I też po tych postaciach, o których my teraz mówimy. I jeżeli jeszcze skoczymy sobie na chwilę na topa i zobaczymy, że tam najpopularniejszymi w ogóle pikami w play-inach to był, był Jace i był Kenen. Coś, co mi się też podoba. Tak, Kenen tak też że... mega fajnie, że Kenen wrócił. Ale mamy taką metę, w której nie ma za dużo takich powiedzmy, krów, czyli takich. Nawet na tym topie wielkich postaci, które mają po prostu ten damage soakować, ewentualnie czasem wybiera się, bo na przykład grywany też Xinzao w dżungli, też jest grany pod taki build oczywiście pod Bruzera. Nie, nie, ofensywnie, ale w Bruzera. I pod ten więc... niesamowicie przepotężny item, jakim jest Gore Drinker. Tak, ja myślę, że każdy woli taką metę, w której postaci są grane pod tych, pod tych bardziej Bruzerów, niż w których masz takie krówska, które po prostu mają ustać. Więc tak. to też fajnie zapowiada metę. No i, no i tak to tak to będzie wyglądało. Czy coś jeszcze o tych wordsach Krzysztof, chcielibyśmy dodać? Zbliżamy się do 50 minuty naszej rozmowy. Bardzo dużo mm. będziemy chcieli o tych wordsach dodać, ale tak. myślę, że już myślę, że w następnych odcinkach, kiedyś tak to się tak naprawdę stanie. Tak jest. Yy, muszę... o, tu mamy terminarz rozgrywek. Poniedziałek, wtorek, środa. Nie, jeszcze za tydzień jeszcze są rozgrywki grupowe. Zobaczymy, kiedy będziemy się słyszeć. Czy usłyszymy się jeszcze przed końcem rozgrywek grupowych, czy za tydzień w poniedziałek. Chwilę po, po ostatnich meczach fazy grupowej, myślę, będziemy mogli do Was zaskoczyć. zaskoczyć. Nie zaskoczę Was, bo już Wam to zapowiedziałem. Nowym odcinkiem LOL contentu. Wracamy też niedługo do może nie do regularnego. Teraz sobie pogadamy sobie z Wami o orcach, potem sobie zrobimy przerwę presyj sezonową i wrócimy do Was jak tylko ruszy sezon regularny, czyli spring split, albo od czasu do czasu będziemy się pojawiać, jak akurat pojawi się jakiś fajny temat, na, na temat który można podyskutować. Także. Dziękujemy, że byliście z nami. Jeżeli ktoś wytrwał z nami przez cały ten czas, to jest nam niezmiernie miło. Nie da się ukryć, że trochę dało się odczuć przerwę w prowadzeniu roll contentu, ale, ale ujebiamy go prowadzić i będziemy go prowadzili, dopóki żyjemy. Także nie, trzymajcie się ciepło. To był roll content w wykonaniu Mikołaja Obały klasycznie z tej strony i z te... o, tu jest kamera. I z tamtej strony. Przez kogo? I z tej strony. Ja nie wiem z której strony, bo ty mi pokazujesz tak bokiem ten palec, ale... A, bo jesteś z mojej... Jak patrzę na monitor, to, ja, to, to jesteś z tak lewej. To ja wskażę na siebie. I z tej strony Krzysztof Zieliński też bardzo dziękuję. Tak jest. Trzymajcie, trzymajcie się ciepło i go Europa. Pamiętajcie, no bez G2, ale, ale to nic. W każdym razie obstawiliśmy, że no, dwie z trzech drużyn europejskich powinny z tych grup wyjść. Także mamy nadzieję, że dokładnie tak będzie. A wy, a wy możecie trzymać się cieplutko i czekać na jutrzejsze spotkania, które już o godzinie 13 będzie można chociażby na platformie Twitch albo na platformie LOL eSports obejrzeć. Trzymajcie się, hej!